was! Nie uwierzycie! Taka dziś obniżka! Każdemu sprzedamy, co tylko sobie zażyczycie! A może jakiegoś garnuszek! Proszę bardzo! Garnuszek ten na wyborowca! Złotóweczka! Kto tam jest? Który raz panie są na Orszaku Trzech Króli w Płocku? Każde koralnie, bardzo się podoba, bardzo miło i sympatycznie. Bardzo fajnie, że jest to w ogóle organizowane i możemy być. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Czy powinna taka impreza być dalej, częściej? Tak jest, tak powinna być. Bardzo chętnie. Jak zaczynały Orszaki Trzech Króli, to była taka w ogóle niepokój, co z tym dniem wolnym zrobić. Jak to dzisiaj z pani perspektywy wygląda? Potrzebny ten dzień? Warto wyjść na ulicę? Oj, bardzo, 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 bardzo warto. I no brak słów, ale bardzo warto. Dziękuję serdecznie. Na Orszaku Trzech Króli witam serdecznie. Jak się państwo bawicie? No bardzo dobrze. Byliśmy od samego początku, jesteśmy z wnukiem. Z wnukiem, tak? A jak masz na imię? Kacper. Kacper, czyli jeden z królów. Tak, jeden z królów. Jak państwo oceniają taką imprezę jak Orszak Trzech Króli? No jest w sumie bardzo dobra impreza. Jesteśmy prawie co roku tutaj. Z koroną na głowie, nie wstydzi się pani tego? Nie, dlaczego? Taka zabawa, taka tradycja dla wszystkich. I taki moment, kiedy można rzeczywiście pokazać, że umiemy się też w ten sposób bawić i cieszyć z narodzenia Jezusa. Tak, zwłaszcza tak. Dziękuję serdecznie. Kłaniam się, witam królów serdecznie. Tak, król Kacper pozdrawia bardzo serdecznie. Król Melchior, witam serdecznie. Król Baltazar, witam serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Proszę powiedzieć, jak to jest być królem w Orszaku Trzech Króli? O, to jest wielki zaszczyt, wielkie wybraństwo, bo nie każdy może takim być królem, ale tu zostaliśmy tak uhonorowani bardzo i z tego tytułu jesteśmy bardzo dumni, że możemy przybyć do nowonarodzonej dzieciny, złożyć swoje dary. Choć ta nasza droga była bardzo długa, kręta, ale udało nam się dotrzeć. Nawet przez rzekę. Nawet przez rzekę, tak jest. A który raz jest pan królem? To raz pierwszy. Pierwszy raz. I jakie to jest wrażenie? Każdy król. Niesamowity. Cieszę się. To jest zaszczyt, naprawdę. A skąd pan przybył do nas? Z Nigerii przyjechałem. Tak, dalekiego świata. A pan który raz jest królem? Pierwszy raz jestem królem, ale jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę być królem. Tak, na razie na próbę, ale. Dziękujemy bardzo. Trzej królowie niosą dary: Kacper, Melchior i Baltazar. Wędrowałem z odległych krajów. Przyjmij mój pokłon, Panie. Ja, król Melchior, przybyłem z dalekiego świata i znalazłszy w dziecięciu prawdę wcieloną, kłaniam się nisko Tobie, Panie Wszechdziejów. Ja, król Baltazar, podjąłem trud podróży, pokonałem olbrzymie przesienie i po to moje oczy i serce patrzą na piękną i świąt.
części najwyższą składam pani.